Siekiera wójta to przedmiot, którego często używa Paweł Kozioł w celu przestraszenia nim osób, które mu podpadły. Siekiera przechowywana jest przez wójta w jego urzędowym gabinecie w biurku. W piątej serii Paweł Kozioł nabył nową siekierę, którą straszył Dudę. Jako senator zaprzestał używania siekiery, przynajmniej w czasie pracy. W dzisiejszym materiale wymienię wszystkie osoby, które wójt gonił bądź straszył z siekierą w ręku. A jeżeli chciałbyś więcej materiałów z Rancha, to nie zapomnij o ocenie materiału i pozostawieniu komentarza. Pierwszy raz siekierę mogliśmy ujrzeć w odcinku 7, gdy wójt dowiedział się, że polonista jest redaktorem wieści parafialnej. Arkadiusza Czerepacha wójt miał zaszczyt gonić aż 3 razy. W odcinku 13 gonił go z siekierą, rozcinając mu marynarkę, gdy dowiedział się, że Arkadiusz knuje przeciwko niemu. W odcinku 30 za opublikowanie kompromitujących, acz fałszywych artykułów w gazecie Lustro Gminy. Przed siekierą wójta uratowali Arka dwaj ochroniarze, których wynajął. W odcinku 42 pod tytułem Śluby i rozstania, gdy Czerepach wrócił do Wilkowej po aferze z lokalnym radiem, wójt ponownie gonił go z siekierą. Zobaczywszy, że Arkadiusz jest w nie najlepszej kondycji, postanowił okazać mu litość. W odcinku 21 wójt gonił z siekierą Fabiana Dudę, gdy dowiedział się, że ten napisał na niego donos o ustawieniu konkursu na sekretarza gminy. W odcinku 63 gonił go z siekierą, gdy chciał go zniechęcić do związku z Klaudią. W serialu wystąpiły również inne osoby, które używały siekiery do zastraszania. Solejuk wobec Wargacza w odcinku 64 oraz Solejukowa wobec męża w odcinku 114. Jego siekiery miała również okazję używać Hadziukowa wobec męża i Solejuka w odcinku 98. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści siekiera.